Znajdujemy się w magazynie zbiorów Muzeum w Brodnicy, który został oddany do użytku parę lat temu. Jak Państwo widzą, na tej powierzchni zgromadziliśmy zabytki wszystkich działów muzeum. Często dostaję pytanie, dlaczego nie pokazujemy na wystawach naszych zbiorów. Otóż chciałem wyjaśnić, że pokazujemy je co jakiś czas, pokazujemy na pewno nowe nabytki. Natomiast podstawową funkcją muzeum jest gromadzenie, konserwacja i opracowanie naukowe zbiorów, które gromadzimy. Nie jesteśmy w stanie pokazywać wszystkiego, co zgromadziliśmy przez te 40 parę lat funkcjonowania. Jak Państwo widzą, mamy tutaj 4-metrowe regały, w których mamy upakowane zabytki z wszystkich 4 działów, czyli archeologii, historii, przyrody i etnografii i sztuki. Z unikalnych, takich bardzo unikalnych ciekawostek, które ciekawych i interesujących bardzo zabytków i pamiątek związanych z historią Brodnicy, które muzeum nabyło w ciągu ostatnich kilku lat. Jedną z najciekawszych jest widokówka przedstawiająca wnętrze obiektu, w którym się teraz znajdujemy, czyli po ewangelickiej sali misyjnej wybudowanej w 1905 roku. Jest to, z tego co wiem, jedyne ujęcie wnętrza tej sali, jakie znamy. W czasach, kiedy funkcjonowała jako dom misyjny, jako sala spotkań, jako kaplica, pełniła różne funkcje, sala widowiskowa i tak dalej. Udało nam się nabyć zdjęcie, które pokazuje, jak ta sala wyglądała w momencie, kiedy była wybudowana. Kolejną interesującą, bardzo drogą kartą pocztową jest karta przedstawiająca synagogę brodnicką. Z tego co wiem, jest to jedno z niewielu, a na pewno jedyne zdjęcie przedstawiające synagogę, jakie ja znam. A trochę mi się, że tak powiem, tych zabytków związanych z Brodnicą przewinęło przez ręce. Jest to karta pocztowa. Inne zdjęcia, na których można zobaczyć synagogę, pokazują ją płonącą w 1939 roku, wtedy kiedy Niemcy ją palą akurat w trakcie pożaru. Natomiast dodatkową, bardzo interesującą i ciekawą zagadką związaną z tą kartą jest jej wydawca. Ona została wydana przez wydawnictwo Strasburger Tageblatt, o którym nic nie wiemy. Sądząc po nazwie, był to dziennik brodnicki. Ukazywał się w czasach przed I wojną światową, znaczy ewentualnie ukazywał się w czasach przed I wojną światową albo w czasie I wojny światowej. Kilka innych widokówek, które stanowią bardzo cenne uzupełnienie naszej kolekcji, liczącej już trochę ponad 1500 widokówek Brodnicy z czasów od wydania pierwszych widokówek do mniej więcej początku lat 50. XX wieku, jest widokówka pokazująca ulicę Farną. Rzadkie ujęcie od tej strony, że tak powiem, do tej pory nie mieliśmy zdjęcia Brodnicy z tego czasu, a jest to widokówka wydana przed 1905 rokiem. Kolejne wydawnictwo wysłane w 1900 roku, ukazujące granice między Prusami a Cesarstwem Rosyjskim, granice w Osieku. No, ciekawostką są gęsi przechodzące przez granicę oznakowaną szlabanem. Kolejna interesująca karta pocztowa z tego całego zestawu, który jakby cały czas uzupełniamy, pokazuje drukarnię i księgarnię Furicha, znajdującą się na rogu ulicy Kopernika i Farnej. Kolejną kartą pocztową pokazującą granicę między Rosją i Cesarstwem Pruskim jest kartka kolorowa pokazująca rysunki robione ze zdjęć punktów granicznych rosyjskiego i pruskiego. Natomiast ciekawostką jest druga strona pokazująca dosyć nowy wówczas wynalazek, to znaczy kartę pocztową
jej opis i to, że na tej stronie, którą dzisiaj używamy do pisania, można było napisać wyłącznie adres, natomiast korespondencję prowadzono na stronie, na której był obrazek. Trzeba wyjaśnić, dlaczego muzeum zbiera tak karty pocztowe pochodzące z Brodnicy, widokówki z Brodnicy, ponieważ, proszę Państwa, jest to często jedyna dokumentacja tego, jak wyglądało miasto 100-120 lat temu. Nie ma zdjęć z tego okresu, albo są bardzo rzadkie, a najczęściej są niedostępne. Najstarsze nasze widokówki pochodzą z końca lat 80. XIX wieku. W związku z tym mamy jakby pełną dokumentację tego, jak miasto wyglądało, jak się zmieniało, jak zmieniała się architektura. Takim przykładem jest zdjęcie pokazujące południowo-zachodnią fasadę rynku. Niby nic ciekawego, ale jest to jedyne ujęcie pokazujące całą tą ścianę rynku. To zdjęcie pokazuje, jak ważna jest rola gromadzenia informacji, gromadzenia źródeł, gromadzenia dokumentacji, która, że tak powiem, często sięga czasów niezbyt odległych. Jeszcze moje starsze pokolenie Brodniczan zna pewnie ten teren przedstawiony na zdjęciach, natomiast młodzi na pewno go nie poznają. Proszę Państwa, jest to zdjęcie pokazujące tartak i gorzelnię. Obecnie w miejscu tartaku stoi Kaufland, a tam, gdzie jest gorzelnia, jest dworzec autobusowy. Proszę zobaczyć, jak zmienił się wygląd miasta w ciągu właściwie ostatnich 60 lat. Osobnym działem w ramach działu historii jest kolekcjonowanie pamiątek po ludziach związanych z Brodnicą, którzy no najczęściej już odeszli, ale zostawili jakiś trwały ślad, czym się zasłużyli. Dla przykładu chcielibyśmy Państwu pokazać pamiątki związane z panem Zakrzewskim, Janem Zakrzewskim, który urodził się w Brodnicy, mieszkał w Brodnicy, był tutaj w AK, potem wyemigrował z miasta, znalazł się pod koniec życia w Bydgoszczy, no i w jednym z antykwariatów udało nam się kupić całą kolekcję związaną z jego życiem, łącznie z jego wspomnieniami z czasów wojny i okupacji pisanymi własnoręcznie. To są takie no, zbiory, które na razie gromadzimy, trzymamy jakby w zamknięciu, ponieważ nie wiemy, czy rodzina, często część rodziny zgadza się, część rodziny nam przekazuje, pozostała część rodziny jakby jest przeciwna, w związku z tym niech te materiały leżą, czekają na następne pokolenia. Z tym tematem pokazującym Brodniczan jest związana również historia brodnickich fotografów. Mam w tym miejscu do Państwa apel. Prywatnie kiedyś podjąłem się opracowania historii brodnickich fotografów. Okazało się, że znaleźliśmy informacje o zakładach fotograficznych i nazwiskach fotografów, którzy pracowali w Brodnicy, o których do tej pory, że tak powiem, jakby historia pisana w mieście nic nie mówiła. Wydawało mi się, że temat został zakończony w trzecim wydaniu książki o brodnickich, z brodnickimi widokówkami. Natomiast ostatnio pojawił nam się kolejny zakład fotograficzny i fotograf, o którym do tej pory nic nie wiedzieliśmy. Był to Herman Fordoński, który miał atelier w Brodnicy. Tak wyglądają odwrocia jego fotografii. Mam do Państwa ogromną prośbę, jeżeli ktoś miałby w domowych zbiorach, w albumach ze starymi zdjęciami, te zdjęcia mogą pochodzić z początków drugiej połowy XIX wieku. Jeżeli miałby zdjęcia z taką winietą, to bardzo proszę o kontakt z muzeum. Chcielibyśmy zdjęcia choćby skopiować. Po prostu mamy do tej pory tylko skan jednego zdjęcia, które wyszło z atelier Hermana Fordońskiego. Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej, znaczy między innymi tego, w jakim okresie działał. Na pewno jest to początek drugiej połowy XIX wieku, ale chcielibyśmy bardziej sprecyzować czas, w którym on pracował.
Kolejnym działem kolekcji, którym zajmuje się Muzeum w Brodnicy, są mapy naszej części Prus, na których pokazane jest nasze miasto. Mamy kolekcję map naszych Prus zachodnich i okolic Brodnicy sięgających połowy XVI, od końca pierwszej połowy XVI wieku do czasów współczesnych. To chciałbym pokazać jako przykład mapę Prus z 1813 roku. Są to graficznie piękne wydawnictwa. Większość z nich jest tak ładna, że można by je oprawiać w ramy i wieszać na ścianach. Natomiast chciałbym pokazać również jedną z najdokładniejszych map. Jest to niemiecka mapa sztabowa. Jak studiowałem archeologię, to wszyscy geodeci i wszyscy archeolodzy twierdzili, że są to najdokładniejsze mapy naszych okolic, najdokładniejsze mapy tej części Polski, która była pod zaborem pruskim. Jakość tych map, ich dokładność przedstawiania przewyższała mapy sztabowe jeszcze z lat 70. XX wieku. Przy okazji te mapy pokazują również, jak zmienia się nasza okolica. Kolejną ciekawostką, którą udało nam się nabyć ostatnio, jest sprawozdanie za rok 1932-33 pióra Klemensa Malickiego, dyrektora Państwowego Gimnazjum Męskiego, klasycznego gimnazjum, wydrukowane w drukarni Mieczysława Wojciechowskiego w Brodnicy w 1933 roku. Tu jest wykaz uczniów, rozpisane zajęcia i wszystko, co działo się w gimnazjum w roku szkolnym 1932-1933. Z niezwykłych ciekawostek związanych z historią wojskowości w Brodnicy mamy serię zdjęć. Udało nam się nabyć, i to nie jednorazowo, a gromadzić tą kolekcję przez dłuższy czas. Udało nam się zdobyć serię sześciu zdjęć ukazujących wręczenie sztandaru 9. Pułkowi Strzelców Wielkopolskich. Impreza odbyła się w listopadzie 1919 roku. Sztandar ufundowała i wręczała hrabina Skórzewska z domu Radziwiłł. Dla wyjaśnienia dodam, że 9. Pułk Strzelców Wielkopolskich po zakończeniu walk o niepodległość został osadzony w Brodnicy i od 1922 roku był 67. Pułkiem Piechoty. Został przemianowany na 67. Pułk Piechoty. Brodnica jako miasto ma wyjątkowo mało przedstawień malarskich, przedstawień graficznych miasta. W porównaniu z okolicznymi miastami, z Grudziądzem, z Toruniem, to aż wstyd powiedzieć, praktycznie ich nie mamy. Do tego każdy obraz przedstawiający, każda grafika przedstawiająca Brodnicę jest niezwykle cenna. W zeszłym roku udało nam się zakupić do zbiorów pracę brodnickiego artystu urodzonego w Brodnicy, Wilhelma Burzy. Chociaż prawdopodobnie czuł się Niemcem i powinno się wymawiać Burca. Jego pracę gromadzi muzeum w Grudziądzu. On był związany po ukończeniu szkoły średniej. Wyjechał z Brodnicy, był związany z Grudziądzem i muzeum w Grudziądzu posiada bardzo dużo akwareli przedstawiających Grudziądz. Natomiast udało nam się zakupić akwarelę ukazującą Brodnicę. Akwarela została namalowana w 1919 roku. Takich przedmiotów przywołujących dawne czasy i pokazujących kulturę materialną brodniczą chciałbym pokazać drobiazg, butelkę z apteki Johanna Krebsa w Brodnicy.
Dział archeologii naszego muzeum ostatnio wzbogacają przede wszystkim prace związane z nadzorami archeologicznymi na terenie miasta i powiatu. I tych artefaktów pochodzących z tych badań archeologicznych mamy ogromną ilość. Prawdopodobnie muzeum zrobi wystawę nabytków do działu archeologicznego pozyskanych podczas prac związanych z pracami PEC-u w Brodnicy w ubiegłych latach. Mamy niezwykłe znaleziska, szczególnie związane z wnętrzami Pałacu Anny Wazówny i wcześniejszych, z okresu, kiedy w pałacu mieszkał Rafał Działyński, kiedy był to jeden z najbogatszych pałaców na tych terenach Polski. W ostatnim czasie wzbogacamy swoje zbiory również z darów pozyskiwanych od kół poszukiwaczy zabytków działających w Brodnicy. Chciałbym pokazać przepiękny grot włóczni, który można datować od początków XIII do początków XV wieku. Grot włóczni z tak zwanymi skrzydełkami, wydobyty z dna Drywęcy i przekazany nam do zbiorów muzeum. Czy choćby rzymską monetę z czasów wpływów rzymskich, z początków II wieku naszej ery, znalezioną w okolicach Brodnicy, lub niezwykle interesującą z punktu widzenia archeologicznego, bo nie posiadającą żadnych analogii, taką szpilę również z okresów wpływów rzymskich, znalezioną w okolicach Brodnicy.